Nazywam się Piotr Witek. Pracuję w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z panią Agnieszką Holland. Przyglądając się pani twórczości artystycznej, nie jest trudno zauważyć, że problematyka historyczna odgrywa w niej istotną rolę i pojawia się z pewną regularnością. W związku z powyższym nasuwa się wiele pytań. Pierwsze jest takie. Dlaczego w swojej twórczości podejmuje pani e, tematy historyczne? Jakie są motywacje podnoszenia przez panią problematyki historycznej? Poznawcze, artystyczne, estetyczne, etyczne czy jeszcze jakieś inne? Co panią inspiruje? Literatura historyczna, historiografia, inne filmy historyczne, rozmowy ze świadkami historii czy własne doświadczenia? Czy historia na ekranie jest jedynie kostiumem dla opowieści o współczesności, o uniwersalnym przesłaniu? Czy też może przeszłość jest interesująca niejako sama z siebie i właśnie to powoduje, że chcę pani poznać, zrozumieć, zwizualizować na ekranie i pokazywać widzom. No więc to jest skomplikowane pytanie, dlatego, że dla mnie historia nie jest czymś, co przestało istnieć, co nie jest częścią współczesności. Nie jestem historyczką i nie studiuję historii. Jeżeli jakieś zdarzenie z historii, jakiś okres, jakiś bohater szczególnie mnie nie zainteresuje. A interesują mnie wtedy. Jeżeli czujesz, że w jakimś sensie jestem z nimi współczesna. Więc w tym sensie tak, interesuje mnie to w historii, co komunikuje z moim dzisiejszym doświadczeniem, co komunikuje ze mną jako z doświadczeniem moim jako twórcy, jako człowieka, jako, jako obywatelki i co stawia przede mną pytania. Na które, wydaje mi się, współczesność nie, nie odpowiedziała jeszcze, na które, które nie zostały odpowiedziane, które, które trzeba nieustannie aktualizować. Jeżeli mówię, że historia się nie skończyła, myślę tu przede wszystkim o historii XX wieku, to znaczy o historii, która ciągnie się od wielkiej rewolucji przemysłowej przez I wojnę światową. Okres międzywojnia, narastanie dwóch totalitaryzmów, bardzo różnych ideowo, ale bardzo podobnych w skutkach opresji i, i zbrodni. Potem tego, co się działo po wojnie, w końcu upadek komunizmu w 1989 roku, realnego komunizmu i te kolejne jak gdyby powtarzające się i powracające Mechanizmy, które powodują, że człowiek, jak w Kawki opowiadaniu, szuka klatki, szuka więzienia niejako. To znaczy ta ucieczka od wolności, którą Fromm tak ładnie opisał, a która jest jakąś taką nieustanną walką właśnie między podmiotowością, wolnością z całym ryzykiem tego, co ona ze sobą niesie, a. A szukaniem jakiegoś rodzaju, jakiegoś rodzaju więzienia ideologicznego, czy narodowego, czy jakiegokolwiek innego. I wydaje mi się, że na przykład dla mnie trzy filmy robiłam o, o okresie II wojny światowej, o, o okresie Holokaustu. I ta, 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 ta jakaś taka potrzeba, czy, czy, czy raczej Taki przymus wracania do, do, do tego okresu, co jest bardzo bolesne, bo każdy film fabularny oznacza, oznacza spędzenie ogromnej ilości czasu, życia z tą bardzo traumatyczną epoką i z tymi strasznymi wydarzeniami i cierpieniami. To wynika z tego, że w moim przekonaniu właściwie ta druga wojna światowa się nie skończyła, że ona niejako przysnęła że uświadomienie sobie zbrodni takiej ideologii, jak, jak i ideologia nazistowska, hitlerowska, Wytworzyło pewien rodzaj szczepionki obronnej i Europa, podzielona żelazną kurtyną, ale jednak po obu stronach tej kurtyny to doświadczenie wojny było bardzo silnie odczuwalne, zdecydowała się wytworzyć jakiś rodzaj przeciwciał, jakiś rodzaj obrony organizmu przed, przed, przed takim niebezpieczeństwem. I między innymi z tego narodziła się Unia Europejska. Ale ta szczepionka jest w pewnym sensie jakby takim zewnętrznym ciałem w organizmie ludzkości, i teraz widzimy, że jej ważność zaczyna się kończyć. Widzimy, że to, co nam się wydawało odległe, zamknięte, jakieś takie straszliwe doświadczenie ludzkości, które już jak gdyby nie ma prawa się powtórzyć, że to nie jest tak, że, że te rzeczy są w jakimś sensie trwałe, że one wracają w innej formie w innym nasileniu, w inny sposób, ale jednakże nieustannie ta, ta taka egzystencjalna walka między dobrem a złem i w jednostkach, i w społeczeństwach, we wspólnotach się toczy. Czym jest dla Pani film historyczny? Jak Pani o nim myśli? Jak go Pani definiuje? Czy według Pani istnieje wyraźna granica pomiędzy filmem historycznym, a filmem niehistorycznym? Jeśli tak, to gdzie ona przebiega? Jeśli nie, to w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z filmem historycznym? Ja już powiedziałam, że dla mnie film historyczny nie różni się specjalnie od filmu o współczesności. To znaczy, mówię w sposób komunikatywny dla dzisiejszego widza i o sprawach, które wydają mi się aktualne, albo nawet. Bardziej niż aktualne, jak gdyby takie niemal profetyczne w kostiumie historycznym, ale to nie jest tak, że przyginam, naginam tę historię do jakiejś tezy, którą chciałabym teraz, teraz wyartykułować. I że ten kostium historyczny jest mi tylko potrzebny jako pewien rodzaj alibi. Ja jestem realistką, w związku z tym za każdym razem jak wchodzę w film historyczny zależy mi na tym, żeby udokumentować tę epokę i w warstwie takiej zewnętrznej, i w warstwie obyczajowej, i w warstwie językowej. To może najmniej, bo to, 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 to boję się takich archeizmów w filmie. Wydaje mi się, że to ma szalone efekt dystansu. No ale w każdym razie na przykład w, w, w ciemności było dla mnie szalenie ważne, żeby, żeby oddać jakby prawdę tego miejsca i czasu, żeby pokazać ten lwów. Mimo, że niewiele tam lwowa widać, bo to się dzieje głównie w kanałach, a samych plenerów żeśmy w Lwowie nie mogli z powodów techniczno-produkcyjnych kręcić. Ale wydawało mi się właśnie, że zawrę tę prawdę o lwowie w prawdzie języka. I ten dwóch, który był miastem multi, multikulturowym i multijęzykowym, yy, mówił i w Bałaku, i po w literackiej Polszczyźnie, i po yy, ukraińsku, i, i po yy, żydowsku, i po niemiecku, i po rosyjsku, yy, i po ukraińsku. I yy, yy, bardzo mi zależało, żeby, żeby, żeby ten język tego filmu był taki. I wydaje mi się, że to mu dodało wie, wiele wiarygodności. jak gdyby. Wbrew pozorom, nie stało się to utrudnieniem dla szerokiej publiczności w Polsce, ale przeciwnie, było to swego rodzaju atrakcją. Także zależy mi na takim jakby prawdzie szczegółu, prawdzie faktu, prawdzie kostiumu, prawdzie scenografii. Ale zależy mi też na tym, żeby widz oglądając to, odbierał to jako doświadczenie, doświadczenie teraźniejsze, że to, żeby przeżywał to jako swoje doświadczenie, żeby się z tym identyfikował. I to się wyraża też w sposobie opowiadania, czy w stylistyce filmowej używanej. Zależy mi, żeby to nie było koturnowe, żeby to nie było dystansujące, żeby to nie było, żeby to, żeby, żeby to nie było jakby ucukrowane w jakiejś zamkniętej już przeszłości czy realizując swoje filmy o przeszłości myśli pani o nich jedynie jak o wytworach sztuki czy może także jako pewnej formy historiografii refleksji historycznej która może wnieść do naszego myślenia o przeszłości i historii coś nowego coś co jest nieuchwytne dla tradycyjnej akademickiej historiografii czy według pani Kino historyczne, artystyczne wizje przeszłości mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnej pisanej historii, czy mogą jedynie w jakiś sposób ją uzupełniać, na przykład o elementy wizualne i akustyczne, które są nieprzedstawialne za pomocą pisanej narracji. No więc byłabym pretensjonalna, gdybym uważała, że mam e, aparat, że, mam, e, że jestem wyposażona w dostateczną ilość wiedzy, czy, czy, czy jakby wiedzy komparatystycznej, e, żeby, żeby móc mówić o jakiejś historiografii. Myślę że, e, e, myślę, że jednak zasady, które kierują jakimś dziełem artystycznym, jakąś wypowiedzią, e, wypowiedzią gdzieś tam fikcyjną, a e, dokumentem naukowym, czy też dokumentem filmowym nawet o, o, o historii rządzą się innymi prawami. To znaczy zakładam, że mam prawo do znacznie większej dowolności, kompilacji zjawisk, że nie mam takiej oporczości odpowiedzialności, że widz przyjmuje wszystko co pokazuje jako taką prawdę bezsprzeczną, prawdę faktów, jasnymi faktami z Czasem w sposób dość wolny zagrywam. Bardziej mi zależy na jak gdyby, duchu prawdy o tej, o tej, o tej historii niż o, na takiej bardzo precyzyjnej, dokładnej literze. W związku z tym, na przykład, mogę troszkę przesuwać chronologię albo dodawać fakty fikcyjne do faktów prawdziwych, jeżeli mam do czynienia z istniejącym naprawdę bohaterem. Myślę też, że mogę też dokonywać pewnych anachronizmów, że, że, że buduję na przykład tę przestrzeń, przestrzeń scenograficzną, wizualną moich filmów, odnosząc się do ikonografii, odnosząc się do prawdziwych, do prawdziwych rzeczy, ale jednocześnie, jednocześnie czasami anachronizując to, czasami wprowadzając tam jakiś element, element współczesny albo element z odleglejszych epok. Po prostu wydaje mi się, że taka wolność twórcza w, w przy przy traktowaniu historycznych tematów nadaje temu pewien rodzaj energii, takiej powiedziałabym osobistej perspektywy i soczystości. No, jako przykład mogę, na, mogę podać chociażby, nie wiem, jak Patrice Chéreau nakręcił Ren Margot, królowe Margot. Bardzo piękny film. I bardzo taki intensywny wizualnie i, i, i artystycznie, to jako ścieżkę muzyczną wprowadził tam muzykę Bregowicza, który zresztą korzystał ze, ze, ze źródeł różnych muzyk ludowych, zupełnie innego miejsca i epoki. I mnie to nie przeszkadzało. Przeciwnie, dało to temu filmowi zupełnie inną perspektywę. Teraz drobniejsza sprawa. Używając muzyki źródeł przy obywatelu Jonesie. Yy, używałam paru kompozycji, które były w każdym razie według leksykonu, być może skomponowane rok czy dwa, yy, czy trzy już po, po, po akcji, yy, w której, po roku akcji w której, yy, yy, tego filmu. Także nie wydawało mi się, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Że wydawało mi się, że to jakoś tam oddaje właśnie ducha bohaterów i, 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 generalnie, i generalnie epoki. A czasami moje... Mm, Zabawy z, tą, z taką dosłownością rzeczywistością są daleko bardziej idące i wydaje mi się, że, 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 że o ile byłoby to rażące właśnie w archiwalnym filmie dokumentalnym, czy edukacyjnym filmie dokumentalnym, podejmującym temat historyczny czy biograficzny, o tyle. Przy filmie fabularnym jest, jest dozwolone. Podejmowane przez Panią tematy są bardzo różnorodne, pomimo że dotyczą tylko wieku XIX i XX. Zajmuje się Pani problematyką życia rodzinnego, nieszczęśliwej miłości. Zastanawia się Pani nad losem i statusem, np. wielkiego artysty Ludwika van Beethovena, nad sztuką. Pokazuje Pani wojnę, okupację niemiecką, losy społeczności żydowskiej podczas wojny, skomplikowane relacje polsko-żydowskie. W Pani filmach mocno obecna jest też problematyka z tzw. historii współczesnej. Z jednej strony jest to temat reżimu komunistycznego w Polsce i zabójstwa księdza Popiełuszki, z drugiej, reżim komunistyczny w Czechosłowacji i tragiczna historia Jana Palacha. Podejmuje również pani wątek historii alternatywnej, czyli jakby wyglądała Polska, gdyby komunizm nie upadł. Jednocześnie nie koncentruje się pani głównie na historii Polski, jak czynił to na przykład Andrzej Wajda. Otwiera się Pani na wielowątkowe zagadnienia z tzw. historii powszechnej. Moje pytanie jest takie: jak wybiera Pani tematy do swoich filmów historycznych? Na, odpowiadając na Pana pytanie, chcę sprostować jedną rzecz: że Andrzej Wajda ograniczał się tylko do polskiej historii. To nie jest zupełnie tak. Jeden z jego ważnych, w moim przekonaniu, filmów. Zrealizowane we Francji to jest Danton opowieść o, o rewolucji francuskiej. Oczywiście on opowiadał o tym ze swojej polskiej perspektywy, nie, z, pols z perspektywy polskiego doświadczenia, nie tylko posługując się tekstem Stanisławy Przybyszewskiej, ale też posługując się, że tak powiem, do, doświadczeniami swego pokolenia i, i, i swojego kraju dotyczącymi w ogóle rewolucji, terroru rewolucyjnego, ideologii, pewnych autorytatywnych rozwiązań w imię świetlanej przyszłości itd., itd. Także akcenty były z pewnością inne niż to by robił Francuz. Zresztą byłam świadkiem projekcji, która się odbyła tego filmu dla prezydenta Mitterrand i siedziałam za panem prezydentem. I muszę powiedzieć, że nie był zadowolony, że taka, takie przedstawienie Robespiera dla, dla francuskiego socjalisty było w wysoce niewłaściwe. Także, ale, ale jest to francuska historia. Jeśli chodzi o odtworzenie epoki i, i, i tego wszystkiego, no to myślę, że jest ona zrobiona bardzo, ten film jest zrobiony bardzo jak wszystkie filmy Wajdy, bardzo starannie i, i, i dbałości o szczegół. Oczywiście zgadzam się z panią, że Andrzej Wajda w swojej twórczości zwracał się w stronę tak zwanej historii powszechnej. W tym kontekście można jeszcze dodać czy przywołać całkowicie zapomniany film Wajdy pod tytułem Bramy Raju, którego akcja rozgrywa się w średniowiecznej Francji i który podejmuje temat krucjat krzyżowych. Inny film, Biesy czy Miłość w Niemczech, spektakle teatru telewizji, wywiad z Balmajerem, czy choćby Macbetha. Odnosząc się do Andrzeja Wajdy, miałem na myśli to, że zdecydowana większość jego filmów historycznych dotyczyła czy dotyczy historii Polski, ujmowanej w rozmaitych perspektywach. Ale wróćmy do Pani wyborów. Mój wybór tematów jest być może bardziej rozstrzelony i dotyczy z kolei mojego doświadczenia dla Andrzeja Wajdy myślę że takim formatywnym doświadczeniem była jako młodziutkiego chłopca była druga wojna światowa ja się urodziłam po wojnie i takim dziedzictwem które zostałam wyposażona to jest z jednej strony taki ideowy komunizm moich rodziców w ich młodości i rozczarowanie już w wieku trochę dojrzalszym i, I doświadczenie II wojny światowej rodzinne, które było podwójne, bo mój ojciec był Żydem i jego cała rodzina zginęła w Holokauście, z wyjątkiem jednej siostry i, i, i dwóch kuzynek. A moja mama jest Polką, z polskiej rodziny chciałam powiedzieć katolickiej, bo to częściowo prawda, ale, ale mama nie, nie, nie jest wierząca. I ona to przeżyła wojnę z kolei jako bardzo młodziutka dziewczynka, dziewczyna właściwie, bo kiedy wojna się skończyła, miała 19 lat, i jako, jako działaczka, łączniczka AK i, i, i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Krytyczna jednak bardzo, jeśli chodzi o, o decyzję podjętą przez dowództwo, jeśli chodzi o to, o to, o to powstanie, i też krytyczna wobec wobec przedwojennych polskich władz, a doświadczenie holokaustu, które oglądała i zresztą częściowo, jak gdyby była w tym aktywna, ponieważ ona i jej dwie przyjaciółki uratowały rodzinę żydowską, za co otrzymała potem tytuł sprawiedliwych wśród narodów świata. W każdym razie to jej doświadczenie tego bycia świadkiem holokaustu, myślę, że wywarło na mnie jako, jako na dziecko, a potem na młodej osobie i w ogóle na mojej osobowości i moim widzeniu świata bardzo taki istotny, istotny wpływ. Więc to było moje takie doświadczenie, które szło jeszcze, jeszcze z dzieciństwa. Do tego doszło doświadczenie praskiej wiosny i, i, i potem normalizacji tak zwanej i doświadczenie lat 70. w Czech, Czechosłowacji i w Polsce, tam gdzie ta normalizacja dusiła coraz bardziej Coraz bardziej najmniejsze przejawy wolności, również wolności twórczej, i w Polsce, gdzie te, te różne środowiska stopniowo tę wolność sobie usiłowały z powodzeniem pewnym poszerzać, aż do powstania Solidarności włącznie. Moim doświadczeniem stało się również doświadczenie emigracji. Znalazłam się w wieku lat 33 na emigracji we Francji. Potem pojechałam pracować również do Stanów Zjednoczonych, także zaczęłam oglądać ten świat z wielu perspektyw. Jednocześnie ta moja własna perspektywa uformowana w dzieciństwie i młodości, ona pozostała ciągle najbardziej aktualna, ale te inne perspektywy, te inne punkty widzenia, inne doświadczenia, inny sposób życia, inny sposób postrzegania historii. Inny sposób przeżywania idei i polityki, inne literackie w końcu i artystyczne otoczenie, spowodowało, że właśnie stałam się taką trochę obywatelką świata, również jako twórcza, twórca. Także te tematy niejako mnie znajdują, one do mnie przychodzą, ale one ze mną rezonują albo nie. Ja dostaję bardzo dużo propozycji realizacji różnych filmów, na przykład z okresu II wojny światowej, ponieważ zrobiłam trzy filmy z tego okresu, one miały pewne powodzenie, wszystkie były nominowane do Oscara, więc stałam się niejako trochę specjalistką w tej dziedzinie. Dostaję takich tekstów trochę i, i bardzo rzadko mam jakiś taki odruch, żeby, ach, byłoby fajnie z tego zrobić film. Na ogół czytam to i, i uważam, że już nie nosi to niczego do tego co, co powiedziałam, a poza tym nie, nie chciałabym spędzać kolejnych lat w, w tym okresie, żyjąc w tym, w tym, w tym, w tym, w tym czasie, czasie Holokaustu na przykład. Przychodzą do mnie też różne inne, podobnej, podobnej, podobnego rodzaju teksty, na przykład dostałam dwa scenariusze o, o, o genocydzie ormiańskiej, o, o, o Holokauście Ormian. A no, i przyszła do mnie również historia Gareta Jonesa, dziennikarza walijskiego, który niejako odkrył i opisał głód na Ukrainie w 1933 roku. I ta historia, może dlatego, że dotyczyła z jednej strony takiej nie do końca opowiedzianej czy słabo znanej zbrodni komunizmu, a z drugiej strony mówiła o człowieku, który. O dziennikarzu, który rzucił wyzwanie takiej korupcji mediów i, i, i tchórzostwu polityków, co wydawało mi się jakoś bardzo istotne i bardzo rezonujące w dzisiejszym świecie, ona we mnie obudziła taką chęć, żeby ją opowiadać. I, i, i można powiedzieć, że, że te moje opowiadania o zbrodniach komunizmu i zbrodniach, zbrodniach faszyzmu, nazizmu, gdzieś tam się spotykają. Jako właśnie takie doświadczenie ludzkości XX wieku, które jest ogromną lekcją z jednej strony, ale z drugiej strony jest takim nieustannie aktualizującym się zagrożeniem. I wydaje mi się, że to zagrożenie, jeżeli nie jest opowiadane i aktualizowane właśnie dla, również dla, dla, dla szerszej widowni, to ono znacznie łatwiej może zostać znowu przez kogoś skidnapowane, porwane i, i użyte. Natomiast jeśli chodzi o mój XIX wiek, to to idzie głównie z jakichś takich lektur, oglądów, obrazów, czytania. Mi się wydaje, że to wszystko, co było w sztuce w tamtym czasie robione, stąd i Rimbaud, i, i Verlaine, i, 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 i Beethoven, jest no, niebywale żywe. Ja to odczuwam jako coś, co jest we mnie bardzo głęboko zakorzenione, a ich dylematy, czy ich prywatna walka ze światem, czy ich rozczarowania wydają się szalnie współczesne. No, a jeśli chodzi o Plac Waszyngtona czy Time czy Tajemniczy Ogród, to to jest jak gdyby taki, taki, taki powrót do lektur dziecięcych czy lektur młodości, które były dla mnie zawsze żywe. Które są w gruncie rzeczy ja byłam na tyle czytającą osobą, czytającym dzieckiem, namiętnie czytającym dzieckiem, że. Ta literatura, którą wtedy czytałam, stanowi taki żelazny kapitał mojej wyobraźni i ona jest częścią mojego doświadczenia, tak samo jak prawdziwe wydarzenia. W jaki sposób pracuje pani nad swoimi filmami historycznymi? Pogłębia pani wiedzę, czytając np. historiografię, czy zatrudnia pani konsultantów historycznych, zawodowych historyków? A jeśli tak, to jak wygląda pani współpraca z profesjonalnymi historykami, którzy w większości przypadków podchodzą do kina historycznego z pewnym dystansem. W jaki sposób pani myśli o tym, jak zwizualizować przeszłość, jak ją pokazać, jak w języku filmu zaprezentować skomplikowane zagadnienia, które są obecne w każdym pani filmie? Jeżeli chodzi o moją współpracę z konsultantami, no to ona jest czasami bardzo bliska, czasami zależy troszkę od natury te, te, tego scenariusza. Na ile on rzeczywiście jest zanurzony w jakichś określonych historycznych zdarzeniach czy faktach, a na ile jest to pewna taka dość wolna wariacja dotycząca epoki. Ale na ogół te, ta, ta współpraca jest ścisła. Ja dobieram sobie konsultantów, których, których, których kompetencje wierzę i których, których punkt widzenia na historię szanuję, oczywiście, którzy są yy, yy, znawcami tej epoki i są, i są kompetentni. Ale z drugiej strony którzy mają sobie pewną tak powiem, otwartość, co do, rozumieją po prostu pewne, pewne zasady, którymi rządzi się film fabularny, to znaczy, że to nie jest dokument i że ta, 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 ta to potraktowanie rzeczywistości nie musi być takie jeden do jednego, że to że nie musi być ortodoksyjnie ścisłe, dokładnie takie, jak to było. Natomiast że musi być prawdopodobne i wiarygodne, no bo zależy mi na tym, żeby po prostu, żeby widz, żeby widz mógł z zaufaniem się w tę, w tę rzeczywistość filmową zanurzyć. Sama dokumentuję jak najwięcej, to znaczy, bardzo ważna jest dla mnie dokumentacja zarówno, zarówno historyczna, faktograficzna, jak i jakieś dzieła literackie z tej epoki. Czy czy, czy, czy pamiętniki, dzienniki to są takie, to jest taka materia, która jest dla mnie szalenie inspirująca. No i przede wszystkim materiały wizualne. Znaczy, fotografia, jestem strasznie wrażliwa na fotografię. Fotografia jest dla mnie jakimś takim zatrzymaniem chwili i bardziej właściwie. Bardziej mnie inspirują oglądanie zdjęć fotograficznych niż, niż filmów dokumentalnych czy, czy jakichś materiałów archiwalnych z epoki. Jakoś, jakoś dziwnie tak fotografia mnie, mnie bardziej inspiruje. No i jak już mówiłam, zależy mi na jakiejś takiej właśnie wiarygodności, również detalu. I, i czasem z jakiegoś detalu można wyprowadzić jakieś znacznie głębsze, głębsze znaczenie sceny. I zależy mi na, na tym, żeby film był jednocześnie czymś bardzo szczególnym, żeby to było zawsze opisanie jakiejś szczególnej rzeczywistości, ale jednocześnie żeby się to aktualizowało i uogólniało, żeby to nie było tylko to, żeby to miało te dwa wymiary. Ja pracowałam z bardzo różnymi historykami. Przy ostatnim filmie, właśnie przedostatnim, bo teraz kończę kolejny film, który też, też jest w pewnym sensie filmem historycznym. Czeski film o takim uzdrowicielu i zielarzu słynnym w okresie międzywojennym, w czasie wojny i w latach 50. Janie Mikolaszku. Yy, więc yy, w, tych osta w ostatnim filmie moim yy, konsultantem był yy, Timothy Snyder, ale też rozmawialiśmy z yy, historykami ukraińskimi, którzy yy, studiowali. Yy, studiowali yy, okres wielkiego głodu na Ukrainie, ale scenarzystka Andrea Chalupa, ona zrobiła ogromne takie jakby badania, badania historyczne i przeczytała po prostu stosy, stosy zupełnie książek, rozmawiała z wieloma ludźmi, również członkami swojej rodziny. Także to był, to był dobrze zdokumentowany film. Dwukrotnie pracowałam z takim czeskim, młodym historykiem Petrem Blaszkiem. Jeśli chodzi o Palacha i, i tego Mikolaszka, on się specjalizuje właśnie Blażek w historii, w historii ofiar komunizmu i, i zajmował się bardziej szczegółowo samospaleniami też. Między innymi napisał dużą książkę, jedyną chyba taką, taką monografię o Ryszardzie Siwcu. No przy filmach, przy filmach wojennych miałam bardzo różnych, bardzo różnych konsultantów, również był profesor Tomasz Szarota, byli różni. Też specjaliści od kultury żydowskiej. No, w wypadku Rimbaud no to, 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 to byli literaturoznawcy francuscy. W wypadku Beethovena to byli z kolei specjaliści i od epoki i od, i od muzyki Beethovena czy muzyki w ogóle romantycznej, klasycznej. No więc tak, no to każdy, takie, każdy, takie, każdy taki film jest dla mnie taką, powiedziałabym, szkołą, szkołą, lekcją epoki ogromną. Ponieważ na użytek tego filmu muszę nabyć właśnie tak często jednorazowo jakieś, jakąś dużą ilość wiedzy. Również jak robiłam serial, na przykład robiłam serial amerykański o, 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 o Nowym Orleanie po Katrinie, to się odgrywa, to się nazywa Treme. Bardzo ciekawy myślę serial tak poznawczo i muzycznie. No to musiałam poznać jakby całą historię Nowego Orleanu, muzyki nowoorleńskiej, kultury nowoorleńskiej, polityki z tym związanej i tak dalej. Więc pod tym względem robienie filmów, które wychodzą poza moje jednostkowe, prywatne doświadczenie, nie mówią na przykład o moich, nie mówią o jakichś sprawach, jakichś tam związku kobiety i mężczyzny, czy jakichś tam kłopotów z tożsamością, czy jakichś takich rzeczy, tylko mówią o jakichś właśnie wydarzenia które się dzieją poza moim światem mojego tego bezpośredniej prywatności czy intymności jest taką właśnie podróżą i to jest jedna z takich no, dla mnie bardzo cennych rzeczy w tym robieniu filmów w sumie pani filmy historyczne są realizowane w rozmaitych konwencjach estetycznych z jednej strony Mamy do czynienia z obrazami zrealizowanymi z rozmachem w stylu hollywoodzkiego realizmu. Żeby przywołać kilka tytułów, Europa, Europa, Całkowite Zaćmienie, Kopia Mistrza w Ciemności czy najnowsza produkcja Obywatel Jones. Z drugiej strony są filmy bardziej kameralne, można by rzec, zrealizowane w konwencji realizmu ascetycznego. Tutaj bym wymienił taki obraz jak Gorączka czy Gorący Krzew. W jaki sposób decyduje Pani o tym, w jakiej konwencji i w jakiej stylistyce będzie realizowany konkretny temat? Czy wpływ na formę filmu ma na przykład głównie budżet, tak? czyli czym wyższy, tym większy rozmach i hollywoodzka stylistyka, czym niższy budżet to forma bardziej oszczędna, czy też w większym stopniu, czy głównie decyduje o tym artystyczny, historiograficzny zamysł? No, więc jakby styl tego filmu, jego rozmach yy, określa jednak sposób w jaki opowiedziana jest historia, znaczy scenariusz. Czasami ja uczestniczę w pisaniu scenariusza, czasami scenariusz się jakby ląduje na moim biurku i ja jakoś się nim zachwycam i potem jakoś tworzymy ostateczną wersję z scenarzystą, ale, ale już ta jakby konwencja, sposób opowiadania, skala i taki scope tej, tej opowieści jest, jest dane przez samą przez samą opowieść i naturę, punkt widzenia i sposób opowiadania. Więc. Nie, nie zakładam. Budżet oczywiście jest ważny, znaczy trudno zrobić film, sposób zrobić film epicki bez jakiegoś określonego budżetu, no bo potrzebne są pewne środki, pewne środki inscenizacyjne, pewne środki techniczne, ilość statystów, ilość kostiumów i tak i dalej, które wymagają, wymagają, większych nakładów. Akurat jeśli chodzi o na krzew, to, to on pod względem takiej, że tak powiem, skali, złożoności, myślę, że nie różnił się specjalnie od tych filmów, które pan określa jako epickie czy hollywoodzkie. Także nie, nie o pieniądze tu chodzi, tylko chodzi właśnie o ten, o bardziej intymny czy bardziej epicki wymiar opowiadania i też o konwencję, pewną. Na przykład w wypadku Europy, Europy ja dość długo wspólnie zresztą z kolegą, który mi pomagał w pisaniu tego. Tego, tego scenariusza Andrzejem Wolskim zastanawiałam, jaka konwencja, jaką konwencję przyjąć, żeby opowiedzieć historię, która jest tak pitoresk, która jest tak, która tego bohatera prowadzi z jednej perypetii do drugiej. No i, 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 i wyszło mi, że to powinna być taka oświeceniowa opowiastka filozoficzna troszkę, że trochę taki, taka, ta, taka opowieść formatywna. Taki troszkę, nie wiem, Kandydy, Woltera czy, 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 czy Jakub Fatalista. I że w każdym razie, że pewne cechy takiej, właśnie nieco ukomiksowionej opowiastki filozoficznej, powinny tam być. Jednocześnie wiedziałam, że zależy mi na tym, żeby Widz się z tym bohaterem jakoś identyfikował, żeby on był mu sympatyczny, żeby jego los go obchodził. Więc żeśmy po prostu tak tymi konwencjami grali troszkę czy bardzo, um, tworząc coś, co było na tle tamtych czasów, jako to był jeden z pierwszych takich głośnych filmów, które opowiadały o Holokauście w ogóle, y, 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 no, w, taki, w taki sposób jakiś bardziej całościowy. I y, 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 y jednocześnie to był, pewien, to był film, który właśnie miał w sobie pewien taki no, element komediowy niemal, czy, czy, czy paradoksalny, czy taki Czasem satyryczny, też, czasem oniryczny, no po prostu, jak gdyby grał z konwencjami i bałam się, że to może się spotkać z odrzuceniem. Tymczasem okazało się, że właśnie to zagrało, że to też sprawiło, że ten film stał się atrakcyjny dla młodszej widowni. I do dzisiaj zresztą jest filmem. Często oglądanym przez młodzież i dobrze odbieranym przez młodzież, ale również paradoksalnie został bardzo dobrze przyjęty albo może nie paradoksalnie przez, przez Żydów, przez, przez, szczególnie przez ludzi, którzy byli bądź osaleńcami, bądź też mieli takie doświadczenia rodzinne. Bo fakt, że tam jest ten wymiar taki inny, że jest pewien rodzaj takiej. Jakby jasności w tym, czy dystansu, że nie ma czegoś, co, 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 co Izraelczycy szczególnie nazywają szmalcem, spowodował, że, 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 że to ich jakoś. Wydawało mi się to jakoś zgodne z ich doświadczeniem. No, Ale był to zabieg ryzykowny, tym niemniej, i zdawałam sobie z tego sprawę. Nie wiem, czy do końca, ale zdawałam sobie z tego sprawę. Natomiast Gorący krzew to było jeszcze coś innego. Myślę, że ta perspektywa intymna się może bierze z tego, że, że to jest film, który opowiada o moim, o moim osobistym doświadczeniu bardzo mocnym, bo ja na przykład, samo spalenie Jana Palacha i, i to wszystko, co temu towarzyszyło, a potem normalizację sytuacji odebrałam bardzo osobiście. Ja byłam studentką tam wtedy, byłam w ruchu studenckim, miałam, byłam dokładnie w wieku Jana Palacha. Mówiło się, że, 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 że on był jednym z tej grupy takich żywych pochodni, że następna ma być moja koleżanka ze szkoły. Potem widziałam, jak to opada, jak po prostu ta. Te, 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 to przyzwolenie społeczne na, na niewolę rośnie coraz bardziej, staje się powszechne. Jak, jak ludzie się urządzają w tej dupie, jak to mówił, jak to mówił Kisielewski. I to doświadczenie, tak zwanej normalizacji, się stało dla mnie bardzo istotnym doświadczeniem, zrozumiałam, społecznym takim i politycznym. I ono mi towarzyszy od tamtego czasu. I zresztą się aktualizuje niestety co i rusz, bo okazuje się, że opór wobec opresji. Czy niewoli, czy, czy przeciwko łamaniu wolności czy praw obywatelskich, że ten opór jest ograniczony i w czasie, i w sile, i że ludzie się przystosowują, i że w jakimś sensie jest im wygodnie się przystosować. Jakoś, w jakimś sensie często ta niewola okazuje się jakby taka bardziej, bardziej luksusowa niż wolność, która wymaga nieodpowiedzialności? odpowiedzialności. Więc to doświadczenie było bardzo ważne, także ten film jest bardzo osobisty i myślę, że stąd też jego ton, który jest taki szczególny. Także jak mówię, budżet tutaj odgrywa rolę drugorzędną, z tym, że nie sposób zrealizować epickiego filmu, jeżeli się nie ma odpowiedniego budżetu. Wtedy lepiej jest wymyśleć coś, co się zamyka w jednym pokoju. Zrobiłam film, który szalenie kameralny, którego Pan chyba nie widział. Także nie wspomina Pan o nim mój pierwszy film dotyczący Holokaustu, Gorzkieżniwa, który jest najbardziej kameralnym z moich filmów, a wydaje mi się, że jeden z lepszych, być może, w każdym razie, jeśli chodzi o, 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 o sposób opowiedzenia tej historii. Znam Gorzkieżniwa. Z niewyjaśnionych powodów ten obraz umknął mojej pamięci. Faktycznie ten film jest najlepszym przykładem kameralnego kina historycznego. Mając na uwadze to, że bohaterowie filmów historycznych są wobec prezentujących ich perypetie obrazów bezbronni, chciałbym spytać o to, czy według Pani istnieją, a jeśli tak, to gdzie przebiegają granice odpowiedzialności twórcy filmowego wobec jego bohaterów? W konsekwencji, czy istnieją, a jeśli tak, to gdzie przebiegają granice przedstawiania przeszłości? Czy są to granice wyznaczane przez etykę, estetykę, historiozofię, warsztat filmowy? Może wszystkie te elementy naraz? Jest to również pytanie o to, jakiego filmu historycznego na pewno by Pani nie zrobiła i dlaczego? To jest trudne pytanie: jakie są granice manipulacji, czy przeinaczeń, czy, 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 czy wolności w traktowaniu? prawdziwych bohaterów przeszłości, tych, którzy nie mogą właśnie się bronić, jak Pan mówi. I dotyczy to przede wszystkim tych, którzy są bardziej lub mniej nieznani, czy słabo znani, czy anonimowi. Ponieważ ci znani bardzo, no to broni ich po prostu istniejąca już historio, historiografia. Jeżeli ja na przykład wymyślam, to scenarzyści zrobili, ale ja się z tym zidentyfikowałam, Beethovenowi nieistniejącą kopistkę, kompozytorkę, która się staje taką jakby miłością jego, jego późnego życia. No to mogę to robić, dlatego że widz ma dostęp do całego szeregu różnych źródeł i rozumiem, że, że to jest pewien rodzaj ufikcyjnienia, że jest to pewien rodzaj takiej gry wyobraźni. Daleko w tym idzie na przykład Quentin Tarantino, który jak robił te swoje takie revenge stories historyczne, jak Inglourious Bastards albo, albo, albo Django, gdzie po prostu jak gdyby ci, którzy byli ofiarami historii, Udawało im się w jego filmach w jego filmach wygrać. Też uważam, że to jest absolutnie dozwolone. Troszkę może inna jest sprawa w momencie, kiedy się ma bohatera historycznego, który, który, o którym się pisze fikcja, o którym się opowiada filmu, kręci fikcję. Znaczy fabularne podejście do tego ufikcyjnienie nie, nie, niejako i wtedy. No, i wtedy trzeba sobie takie pytanie zadać. W wypadku Geretta Johnsona, na przykład, my tam dokonali pewnych zmian, jeśli chodzi o, o chronologię, o, o, o pewne postacie, które się z nim spotykały, były, były jakoś kompilacją kilku postaci. Chronologia jego zdarzeń, czy pewne udramatycznienie tej jego drogi, to jest właśnie sprawa scenariusza. W rzeczywistości to było, to było troszkę inaczej. I, i, i też, w końcu, też w końcu nie jest pewne, czy on się spotkał z Orwelem, czy nie. Jest to prawdopodobne, ponieważ byli w tym samym wieku, w tym samym środowisku literackim Londynu, mieli tego samego agenta, więc nie jest to tak, że to jest nieprawdopodobne, ale nie, nie, ma, nie ma na to dokumentów. Często o bohaterach takich bardziej anonimowych, takich mniej znanych, wiemy bardzo niedużo, bo nie zachowały się dokumenty, nie zachowali się świadkowie, nie ma, nie ma o tym zapisów jakichś. Wielu są to jakieś strzępy po prostu. No i z tych, strzępów, z tych strzępów scenarzysta buduje w sposób dość dowolny pewien obraz. I mnie się wydaje, że to jest OK. No, wydaje mi się, że to jest OK, ale rozumiem, że, 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 że może to budzić kontrowersje. Teraz właśnie w tym filmie o Mikolaszku. Wychodząc z prawdziwych faktów, doszliśmy do pewnych takich kompozycji fabularnych, które niekoniecznie miały miejsce. No i fakt, że ten bohater się nie może bronić, a może właśnie dla, 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 dla widzów taki jego obraz okaże się jedynym obrazem, który dostaną. No. Z drugiej strony, w pewnym sensie, no mam taki troszeczkę. Postmodernistyczny stosunek do tej jakby materii. To znaczy, wydaje mi się, że, że prawda jest i tak zawsze subiektywna. To znaczy, że niezależnie od tego, jakie, jakie są fakty, to ich interpretacja jest zawsze w pewnym sensie dowolna i subiektywna że również faktów nie znamy w całości, znamy tylko jakby oficjalną pewną taką widoczną część faktów to co się działo w duszy tych bohaterów jakie były ich pokusy co robili po kryjomu przy zgaszonym świetle, co robili poza wzrokiem współczesnych, to wszystko to tego wszystkiego nie wiemy, więc myślę że, 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 że w momencie kiedy się właśnie robi film fabularny, a nie a nie dokumentalny, to tutaj ta dowolność w moim przekonaniu jest dość duża, ale być może tak uważam, bo tak mi właśnie jest wygodnie. Jakiego filmu historycznego mnie zrobiła? I Trudno mi mieć jakieś epoce, dlatego że w każdej epoce można znaleźć coś, co, co nagle wydaje mi się jakoś szalenie bliskie i takie relevant, takie aktualne. Pracowałam przez dłuższy czas nad taką miniserią o, o świętym Pawle i, i, i świętym i, i, i Łukaszu Ewangeliście. Na razie nic z tego nie wyszło, ale może wyjdzie i odkryłam tam szalenie dla mnie ciekawe, ciekawe rzeczy, więc mogę, mogę sobie wyobrazić, że mogłabym zrobić film również z Antyki czy, 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 czy ze średniowiecza. Jakiego filmu historycznego bym nie zrobiła? Nie zrobiłabym filmu, który pokazuje szalenie uproszczoną i taką jednowymiarową wizję historii jakąś, jakąś czystą bohaterczyznę albo, albo, albo czyste potępienie. Wydaje mi się, że no świat jest złożony. jak Kiedyś mnie pytano o to, czy, o czy, jakie jest przesłanie moich filmów jaki jest message, który jest zawarty w moich filmach. To mogłam powiedzieć, że jedyne, właśnie, co mogłabym powiedzieć jako, jako, jako ta, ta, takie podsumowanie tego, o co mi chodzi, to jest to, że świat jest skomplikowany. I historia pokazuje, jak bardzo świat jest skomplikowany, i filmy historyczne, które pozwalają nam na, pokazać, jakby zdarzenia, jednak z pewnego dystansu czasowego, i zdarzenia, które gdzieś się jakoś dopełniły, w pewnym przynajmniej wymiarze. W związku z tym, można je oświetlić światłem w sposób bardziej klarowny niż to, co się dzieje teraz i, i w czym tkwimy, w środku czego tkwimy. Ta, 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 to pokazuje właśnie ta historia, taki ogląd historii, pokazuje właśnie, jak strasznie skomplikowane są ludzkie wybory, życie dobro i zło, jak dramatyczne jest często ta niemożność rozstrzygnięcia, co jest dobre, co jest złe, jak błędy popełniane w najlepszej wierze mogą, zmienić się w, mogą mieć zbrodnicze konsekwencje itd., itd. W związku z tym nie zrobiłabym filmu, który właśnie to wszystko upraszcza, bo w moim przekonaniu, po moim doświadczeniu i życiowym, i artystycznym, i historycznym, symplifikacja, uproszczenie jest kłamstwem. To znaczy, nie widzę specjalnej różnicy między całkowitym zanegowaniem faktów, a powiedzeniem, że fakty są szalenie proste i jednoznaczne, jednowymiarowe. Także, także takiego filmu mnie nie zrobiła. Obecnie w Polsce kino historyczne, ale także i inne instytucje kultury, takie jak muzea, stają się narzędziami polityki historycznej prowadzonej przez władzę. Twórcy polityki historycznej stawiają na filmy bezrefleksyjne, ukazujące przeszłość jednowymiarowo, afirmujące naród polski, podkreślające bohaterstwo, odwagę, poświęcenie, martyrologię, heroizm Polaków, gloryfikujące tzw. żołnierzy wyklętych. Filmy ukrywające ciemne strony historii Polski, takie jak na przykład udział części polskiego społeczeństwa w zbrodniach na Żydach czy Ukraińcach szmalcownictwo, kolaborację z Niemcami, cwaniactwo, tchórzostwo. W tym kontekście można przywołać obrazy, takie jak na przykład Historia Roja, Wyklęty oraz szereg filmów dokumentalnych podejmujących podobną tematykę, alansowanych m.in. przez IPN. I tutaj tytuły takie jak Zbrodnia w Wierzchowinach czy Podwójnie Wyklęty. Pani filmy stoją w całkowitej opozycji do opisanej wizji ekranowej przeszłości. Są wielowątkowe, refleksyjne i autorefleksyjne. Przedstawiają przeszłość wielowymiarowo. Jak według Pani można bronić się przed prymitywną wizją historii, lansowaną przez obecną politykę historyczną? Yy, yy, nasi obecnie rządzący yy, yy, pisowcy. Oni uważają, że film jest najważniejszą ze sztuk tu, i tutaj powiedziałabym, że się nauczyli od, od Włodzimierza Ilicza Lenina, bo to on właśnie powiedział. No i wierzą, że, że film może być film historyczny, może być takim narzędziem, który dokona pewnej takiej inżynierii społecznej, uformuje nowego Polaka, nowego Polaka patriotę, nowego Polaka nacjonalistę, że trzeba mu wstrzyknąć takie przekonanie, że polskość jest najlepsza, Polska najbardziej bohaterska, z jednej strony, a z drugiej strony najbardziej pokrzywdzona przez los i inne narody, zawsze taka nieugięta i zawsze bez skazy i żeby to osiągnąć. No i Polak, to znaczy Polak katolik, to znaczy, jak powtarza teraz nieustannie Kaczyński, że bez religii to jest nihilizm, tym samym wrzucając, wrzucając wyrzucając w niebyt liczne rzesze niewierzących, ateistów, innowierców i No więc po prostu próbują ulepić takiego nowego Polaka, no taką inżynierę społeczną my niestety znamy z przeszłości. Tutaj nie jestem aż tak przerażona, bo myślę, że, że, jednak, że jednak oni nie mają takich narzędzi, do końca, ale właśnie w te narzędzia, również przy pomocy filmu historycznego, również przy pomocy propagandy mediów, mediów publicznych, przy pomocy specjalnej edukacji, przy pomocy kościelnej edukacji, przy, przy pomocy przejmowania kolejnych instytucji kultury czy instytucji historycznych, takich jak muzea, no, próbują właśnie, jak gdyby ulepić taką zupełnie nową, homogenną wersję historii i ulepić nowego Polaka, który będzie tę właśnie wiarę wyznawał. To jest, jak mówię, niebezpieczne. Liczę na nieudolność i taką, że tak powiem, niską, niski kapitał intelektualny tych naprawiaczy przeszłości. No, ale nie można tego lekceważyć. To, to, to może się okazać fatalne w skutkach i może doprowadzić do takiego, jednak, takiego, powiedziałbym, wymuszczenia. No, Jednakże ludzie, ludzie, którzy przyjmują taką papkę kłamstwa jako, jako jedyną y, y, prawdę, ich y, krytyczny ogląd rzeczywistości, ich samokrytycyzm, ich możliwość autokorekty y, jest y, zminimalizowana jak ocenia pani przyszłość filmu historycznego w Polsce czy historia z perspektywy dnia dzisiejszego może być wdzięcznym przedmiotem zainteresowania dla profesjonalnych ale i nieprofesjonalnych polskich twórców filmowych no trudno mi to oceniać to zależy troszkę od tego właśnie jaki Jaki będzie stosunek władz i do historii, i do razie mniejszości, i do wolności badań naukowych, i do wolności wypowiedzi twórczej? Jak na razie z tym jest nie najlepiej, ale, ale jeszcze nie jest to jakieś takie totalitarne zarządzanie, zarządzanie pamięcią. Jest, są takie próby, ale jeszcze to się nie, nie spełniło, i mam nadzieję, że się przed tym obronimy. Od tego zależy przyszłość również filmu historycznego. Jeśli chodzi o, o nieopowiedziane historie z polskiej historii, czy z europejskiej historii, czy światowej historii, ale mówimy tutaj o naszym polskim doświadczeniu, no to mamy masę wspaniałych, szalenie Szalenie istotnych i takich powiedziałabym uniwersalnych y, y, historii bohaterów, którzy nie zostali opowiedzeni. A jeżeli nawet zostali gdzieś opowiedzeni czy dotknięte, to zostało to w sposób bardzo schematyczny i taki, powiedziałabym, niekomunikatywny. Y, więc ja. Y, 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 to ta, powiedzenie, że historia jest, 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 jest nauką dla teraźniejszości, że jest jakby matką wszystkich nauk. To jest pewien banał i, i, i rzeczywiście historia jest bardzo pouczająca, co nie znaczy, że ludzie umieją wyciągać z tego wnioski. To nie znaczy, że się naprawdę czegoś uczą z tej historii. Można w to wątpić, widząc jak nieustannie się powtarzają te same błędy i te same mechanizmy. Jak ta idea takiego wiecznego powrotu niczeańska się realizuje, chociażby teraz na naszych oczach. I jak nasza polityka obecnie, czy, czy taki jak odbiór społeczny w ogóle zdarzeń, przypomina przypominam jakieś, jakąś taką jedną wielką rekonstrukcję. To są takie grupy rekonstrukcyjne, które, które recyklują różne już przerobione tematy, czy, czy, czy hasła, czy, czy idee. Ale, jak mówię, jest, jest możliwość zupełnie świeżego oglądu zdarzeń i bohaterów z przeszłości, i niektórzy są dla mnie szalenie inspirujący i fascynujący. Także myślę, że póki, póki to będzie możliwe, będzie się robić filmy, które będą jakąś, jakimś nowym głosem. I trochę wydaje mi się, że mamy zaległości właśnie w opowiadaniu. W takim opowiadaniu nieschematycznym i nie takim, nie takim komiksowym i nie takim propagandowym o, o doświadczeniu tego PRL-owskiego okresu, ale również o okresie międzywojennym. Mi się zdaje, że o ile Druga Wojna, światowa okupacja są opowiedziane z różnych perspektyw, nie mówię, że w sposób pełny, ale, ale, ale zróżnicowany i, i, i bogaty, o tyle, o tyle te dwa okresy, takie bardzo istotne dla teraźniejszości i przyszłości Polaków, są właściwie nieopowiedziane albo opowiedziane są nie do końca. W sumie powstały bardzo ciekawe filmy o PRL-u w czasie PRL-u filmy aktualne, filmy współczesne. Natomiast w opowiadaniu tego już po, po tym, jak to doświadczenie się skończyło Zabrakło jakiejś takiej głębszej perspektywy. Jak według Pani sytuuje się współczesne polskie kino historyczne w porównaniu ze współczesnym kinem europejskim, środkowoeuropejskim i amerykańskim? Słabo. To znaczy, nasza historia jest bardzo ciekawa i myślę, że jest ciekawa w sposób uniwersalny, ale zdolność do opowiadania i tak, żeby ta treść polska przetłumaczyła się jakoś na treść uniwersalną, jest bardzo słaba i niewiele z tych filmów może być zrozumiałych, ciekawych i komunikatywnych dla, dla widowni poza polskiej. I tutaj jest abstrahując od jakby ograniczonych środków, abstrahując od kłopotów z dramaturgią scenariuszową, bo to jest taki, taka pięta achillesowa polskiej kinematografii od dawna i, 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 i tutaj trudno to jakoś nadrobić. Abstrahując od tego to, to jakby brak tego jak gdyby wymiaru uniwersalnego coś, co Andrzej Wajda miał, co, co, co on umiał robić, to właśnie będąc bardzo polskim reżyserem, bardzo polskim twórcą, no jednym z najbardziej polskich chyba, umiał to polskie swoje doświadczenie przetłumaczyć na język uniwersalny i dlatego jego filmy odegrały tak dużą rolę w świecie i dlatego były tak, tak, tak cenione i tak atrakcyjne. Wielu współczesnych historyków, w tym również ja, postrzega reżyserów filmowych realizujących filmy historyczne jako historyków. W związku z tym, że historia stanowi ważny czy bardzo ważny wątek w Pani twórczości, chciałbym zapytać na zakończenie, czy w jakimś stopniu, w jakimś sensie czuje się Pani historyczką? A jeśli tak, to w jakim znaczeniu tego pojęcia? Co do tego, czy ja się czuję historyczką, no nie. To znaczy, staję się mimowolnie albo, albo z wyboru jakąś ekspertką na, na temat jakiegoś określonego fragmentu historii, w momencie, kiedy realizuję film, który się jest osadzony w tych, w tych realiach i w tej epoce. I rzeczywiście, w związku, z tym, w związku z tym, że skaczę tak po tych różnych okresach i że przyjmuję różne perspektywy, to wydaje mi się, że mój ogląd historii jest dość oryginalny i że sposób, jak ta historia się aktualizuje, jest dla mnie bardzo mocno czytelny. Bardzo mocno odczuwam. Wszystko, co rezonuje ze współczesnością, bardzo mocno odczuwam wszystko, co, co jest jakąś taką, jakimś takim przesłaniem, z, którego możemy, z którym możemy się skomunikować. No, ale, ale jednocześnie nie jestem historyczką, nie, 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 nie traktuję historii zupełnie bezinteresownie, to znaczy, nie jakoś z nią komunikuję i u, używam jej, ale nie. nie nie, nie opisuję jej w takich dłuższych przebiegach. Nie, wydaje mi się, że, 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 że historyk to jest ktoś, kto właśnie widzi wszystko w takim kontekście tamtych czasów i w dłuższych przebiegach, a ja jednak tak skaczę trochę z kwiatka na kwiatek. Także wybaczcie mi Państwo, historia jest dla mnie częścią po prostu współczesności. Najbardziej tak to odbieram. Historia nie jest czymś, co się skończyło. Historia jest czymś, co się nieustannie aktualizuje, i tak właśnie odbieram historię. Bardzo dziękuję Pani za to, że znalazła Pani czas, by podzielić się swoimi niezwykle interesującymi przemyśleniami na temat kina historycznego oraz własnej twórczości artystycznej poświęconej przeszłości.